Simone, I feel so ashamed that you should start to present the artist. Czuję się troszkę zażenowany i poprosiłem Simone, żeby mnie wyręczyła w zapowiedzi następnej gwiazdy. Poor man, I've just got to take it over now. Okay. This is actually the last person we're going to introduce to you tonight, and it's great to introduce her. To jest ostatnia gwiazda, która wystąpi dziś wieczorem, ale robimy tę zapowiedź z ogromną przyjemnością. Because she's an extremely talented and very, very beautiful and very sexy lady. Jest bardzo seksowna. No a wcześniej to Państwo słyszeli, ma talent i umie śpiewać. She's had many, many hits throughout the years and she's still going strong with a great new album, Love Is. Śpiewa już dość długo, ale właśnie wraca na rynek z nową płytą zatytułowaną Love Is. Here is... Oto przed nami... Miss Kim Wilde! Poland. I haven't been here for a few years. Tonight is a special Pirates Call Music Night, and I would like to express my solidarity with the artists who have to work in the market stolen by these pirates. Pirates are killing the music industry. That's the serious stuff. Now I'd like to sing some Kim Wilde songs. Yeah.
You're having a good time tonight. Love is holy. Don't forget it. It will heal you if you let it. Love will strip you, leave you naked. Love is sexy. You
This next track is an album for my lover's album. It's called The Light of the Moon Belongs to Me. I hope you like it. We'll be right back.
Thank you. I want to thank you so much for being such a lovely audience tonight. I send you all my love and very best wishes. Till the next time. Bye. Powiedziała, że jesteście wspaniałą publicznością. Pożegnała się do następnego razu. Wiecie, co znaczy taka dwójka prezenterów o tej porze. Ale umówmy się, jeśli chcecie jeszcze Kim Wilde, to ona zaśpiewa na pewno. Ale nie słyszę. Okej. Zaśpiewa. Zaśpiewa za momencik. Ale ja teraz chciałem zadać kilka pytań mojemu aniołowi dzisiejszemu, Simone Angel from MTV. Simone, would you like to stay in Poland forever? Chciałabyś zostać w Polsce na zawsze. I'm having a great time. I'll definitely be back tomorrow. I hope all you lot are going to be back as well. I had a great night, so I'll see you guys later. Ona dała wymijającą odpowiedź. Powiedziała, że na zawsze to nie bardzo, ale czuje się tutaj świetnie i na pewno zostanie do jutra. I wszystkich was zaprasza na jutrzejszy koncert. How did you like it here tonight? How did I like it tonight? Jak jej się spodobało dzisiaj, wieczorem na koncercie? Excuse me, did you just ask me whether I liked it tonight? I had a great time, I just said it, I had a great time. And it's great presenting with you, you're lovely. Ja nie wszystko rozumiem po angielsku, I'm sorry. Ale ona jest zadowolona. Ogólnie rzecz ujmując. Czy Państwo jeszcze pamiętają, jak jest fajna dziewczyna po holendersku? Moje Majsie. 3, 4. To było dla Simone. Czy jeszcze chcecie Kim Wilde? To już teraz wszystko od Was zależy. Kim Wilde! Whoa, 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 whoa. All right. I'm gonna start again.
Good night.